Nadszedł ten czas, aby zobaczyć kolejnego reprezentanta Francji na Eurowizji Junior 2021. Czy Enzo z piosenką Tic Tac, która notabene, jakby się to mogło wydawać, nie jest reklamą tych słodkich cukierków, które się żarło za dzieciaka jak dziki, powtórzy sukces Valentiny? Czy uda mu się również w tym roku wygrać Eurowizję Junior i wyprzedzić naszą Sarę Egwu James? Zobaczymy, przekonamy się. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Alan Cyprysiak, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i od razu będę żulił od was hajs na samym początku, ponieważ przed nagrywaniem zorientowałem się, że już mój mikrofon, którego używam specjalnie dla was, żebyście mieli lepszą jakość dźwięku, postanowił pójść na wieczny odpoczynek, racz dać panie, więc jeżeli chcecie wspomóc mnie w mojej działalności YouTube'owej, jeżeli chcecie, żeby jakość na tym kanale audio przynajmniej była jeszcze lepsza, to zapraszam was na link poniżej, będę robił zbiórkę właśnie na mikrofon, on kosztuje około 200 zł, więc z taką małą, że tak powiem, pomocą waszą szybko się uda po prostu nadrobić tę stratę. Przechodzimy do Enzo. Co już wiemy o chłopaku? Zaraz się tego dowiemy, bo ja tutaj sobie przygotowałem małą ściągę. A i jeszcze nie mam słuchawek, więc zara. Moi drodzy, już wam mówię, co wiemy o Enzo, że będzie reprezentował Francję. Enzo ma 13 lat i tak jak już tutaj piszą na różnych portalach eurowizyjnych, będzie miał bardzo ciężkie zadanie, tak jak już wcześniej wspomniałem, aby pobić Valentina albo przynajmniej nie narobić sobie wstydu i zająć wysokie miejsce, ponieważ jakby występowanie zaraz po kimś, kto wygrał i reprezentowanie właśnie kraju wygranego rok później jest bardzo takim, można powiedzieć, karkołomnym zadaniem. Enzo jest prawdziwym obywatelem świata i był tak naprawdę na 4 jego zakątkach. Urodził się w paryskim regionie. Potem przeprowadził się do Makao, jak miał 6 miesięcy, ponieważ jego ojciec dostał pracę pilota. Potem mieszkał w Hongkongu, gdzie dorastał. Enzo w 2020 roku wystąpił w The Voice Kids i tam prawdopodobnie został zauważony. I on na te przesłuchania przyleciał prosto z Azji. Jego serce tak naprawdę siedzi w gatunkach R&B oraz w rapie. Brał lekcje wokalne, aby właśnie podszkolić się technicznie. I ma nawet kanał na YouTubie. Jego rapsy mają 30 000 ponad wyświetleń na YouTubie. No także jest to taka nawet fajna liczba. Idziemy do pioseneczki. Wejście jak z Wielkiego Godzbie'ego, a teraz zalatuje takim Papa Americano. Papa Americano. Okej, ale jest fajnie. Okej, mamy lekką manierkę, która sprawia, że dźwięk brzmi lekko tak, ale jest fajna energia na twarzy chłopca. Okej, widać, że jeżeli chodzi o jego ruchy, to wszystko jest takie właśnie dziecięce, takie bardzo jeszcze nieokrzesane. Może nie bardzo, ale w pewnym stopniu jeszcze nieokrzesane. Aczkolwiek bije z niego taka fajna osobowość, pozytywna energia i jak na razie wygląda to na dopracowany całokształt. Okej, nie wiem czy zauważyliście, ale była taka chwila, kiedy tancerze tańczyli w zwolnionym tempie. On jednak był w normalnym tempie. Widać było, że po prostu jest tak green screen, jest inny kadr na tancerzy i on jeszcze dodatkowo doklejony w innym czasie. W ogóle fajnie, że dużo różnych takich fajnych trików tutaj wizualnych też zostało zastosowanych. Jeżeli chodzi o piosenkę, na początku nie dawałem jej zbyt dużej szansy, jeżeli chodzi tutaj o porwanie tłumów, bo ta zwrotka, przynajmniej pierwsza, nie jest tak super dźwięczna może jak zwrotka Valentiny z tamtego roku, ale już tutaj Tic Tac i cały ten refren sprawia, że jest tak przyjemnie i to może zapaść w pamięć. Jest to zapamiętywalne i takie atrakcyjne. Fajna taka jest warstewka powietrza w jego głosie w niektórych momentach. Mamy strasznie, to jest wszystko urocze. Tak samo jak w poprzednim roku Valentina była bardzo urocza i to dawało dużą taką wartość dodaną do tego całego performance'u, bo tutaj mamy to samo. Możliwe, że ktoś po prostu, kto trzyma pieczę nad tymi eurowizyjnymi propozycjami, na to właśnie zwraca uwagę i to jest bardzo istotna kwestia. No. Okej, jestem bardzo ciekawy, jak ten moment na żywo mu wyjdzie. Na żywo, jak w tamtym roku. No powiem wam, bardzo dobra propozycja, bardzo dobra, na pewno znajdzie się, jeżeli wszystko wyjdzie dobrze, jeżeli tak naprawdę w tym roku wszystko będzie na żywo i uda się to Enzo tutaj przedstawić przynajmniej w jak najbardziej zbliżonej formie, jak tutaj w teledysku mieliśmy okazję to zobaczyć i usłyszeć, no to będzie sztos. I na pewno też będzie fajna warstwa wizualna, jeżeli chodzi już o performance na żywo, bardzo przyjemny wokal, fajna interpretacja na początku, widać, że tak troszeczkę teatralnie jest to zagrane w tych zwrotkach. Całość jest bardzo przyjemnie zlepiona, nie ma takiego uczucia, że coś do siebie nie pasuje. Tu się wszystko zgadza. Widać, że po prostu ktoś, kto pracował nad całością, albo osoby, które po prostu pracowały nad całością, może miały po prostu ze sobą dobry kontakt i stworzyły bardzo fajne danie jako całość. Co wy sądzicie o tej piosence? Czy ma ona szansę zagwarantować Francji wygraną po raz drugi? Czy powtórzy się sytuacja z Polską, tylko że w wydaniu Francji? Czy jednak nie wróżycie tej piosence sukcesu? Oczywiście na wasze komentarze czekam ja. Będę z wami sobie rozmawiał tam na dole. Jeżeli ten film wam się spodobał, łapka w górę, subskrypcja na kanale pomoże mi rozwijać się dalej. I oczywiście proszę, pomóżcie mi z tym mikrofonem, tam jest taki link. Bo będę wam szumiał, bo będzie tak jak dziś. Chyba że wam to wystarcza. No i to tyle na dzisiaj. Ja nazywam się Alan Cyprysiak, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i widzimy się w kolejnych odcinkach. Tutaj macie playlistę z eurowizyjnymi, tegorocznymi, że tak powiem, filmami. Jeżeli jesteście żądni innych jeszcze propozycji obejrzenia ze mną, no i tam jeszcze pokaże się coś ode mnie, na przykład mój najnowszy singiel. Pa, pa.